Ja nazywam się Mirosław Stabiński, jestem Polak, katolik i dziennikarzy jestem. Pamiętaj, gnoju, trzy zasady, trzy proste niewytłumaczenie. Cześć wszystkim, moi drodzy, Kevin Warczak, Ostatni Chuj Polski. Cześć pierwsza, a cześć druga to za tydzień. Będę wam omawiał, dlaczego tak jest i dlaczego być taki debilem, tak jak Kevin Warczak, który osądza mnie, że komuś się nudzi wam. Znęcacie mnie całkowicie. Powiem wam, że to nigdy się nie zakończy. Wy jesteście osoby takie debile, tak jak wy, mnie to gówno obchodzi. Ale on jest Ostatni Chuj Polski. Pisał do mnie na Discordzie. Pisał komentarze na TikToku. I pytanie brzmi. To nie jest zła kobieta, nie. Ja słyszałem tego nagrania dzisiaj, które zostało opublikowane na YouTube przez Turbinator Masakrator. To właśnie on jest Ostatni Chuj Polski. Żeby was pierdolić, trzeba kurwa z młotkiem i żeby zabić kurwa. Czy to jest normalne kurwa? Czy ty jesteś kurwa katolik? Czy chujem jesteś? I powiem wam szczerze, jak to wszystko wygląda? Po prostu, że jestem kurwa Szrekiem. No komuś się was nie nudzi, kurwa. Tyle wam wprost mogę uwierzyć. A ludzie do mnie zajrzają, machają. Żeby was oczernić, te wszystkie trole. Kevin Warczak, Ostatni Chuj Polski. To jest polskie rolnictwo. I to jest nasza ziemia, nasza ojczyzna. A ty mieszkasz, kurwa, na bagnie twojego miasta. O czym, kurwa, osądzisz? Ty sukinsynie jeden. Myślisz, że kurwa jestem taki cwany, tak? No to chodź, przyjeżdżaj do mnie na bagna. No chodź. Chodź, przyjeżdżaj i podpal. A za to dostanie karalne 25 lat. Więzienia. Wiesz, że to jest kara, człowieku? Żeby was pierdolić na ludzki mózg? To jest na podstawie artykułu. A na podstawie na artykułu, że grozi 25 lat więzienia, albo tak dalej. 45 lat więzienia. I spierdla. Nigdy nie wychodzisz. Twojego pustego rozumu. Masz ADHD. Mogę pluć, co mi się podoba do ciebie. Ja teraz pluję do ciebie. Ty skurwielo zakłamany psie. Tobie nigdy się nie nudzi. A ludzie, co piszą w komentarzach, nie sobie piszą. Ja nie czytam takie pierdoły. Bo to jest osadzanie mnie. Dzwonili do mnie laski, dzwonili do mnie kobiety. Dzwonili pod wpływem alkoholu dziewczyny. To wszystko twoja wina. Ja podałem numer telefonu. I wszyscy tak mają, i mają adresy, i wysyłają paczki za pobranie. To jest kurwa czyste szaleństwo. Ale żeby ty być taki mądry, to być skurwysynem, to trzeba 300 IQ psychiki. Wiesz, co to znaczy? Że ostatnio jesteś kurwa gnojem. Gnojem jesteś. Czy ty, kurwa, jesteś katolik?
Do chuja? Czy chujem jesteś? Tak Krzyż Boski przemawia, że jestem na krzyżu, kurwa. Żaneta na krzyżu. Żaneta to wiatrak, kurwa. To właśnie twoja wina. Przestań czepiać do mojej koleżanki. Wysyłasz do mnie nagranie, Damian. I to twoja wina. Masakrator, jem ją i tak dalej. No oczywiście, że jestem ja. Koleżanka powiedziała do mnie tak. Wy jesteście taki tacem debilem, który wam spotka, a który nie. Koleżanka do mnie napisała, teraz do mnie napisała, że to nie jest zła kobieta, to jest dobra kobieta. Słyszałem nagranie, że to jest zła kobieta. Wy osądzicie, że to jest zła kobieta? Nie, to jest dobra kobieta, dobra dziewczyna, a nie zła kobieta. Zła kobieta to ty jesteś. Ty masz dziewczynę i sobie możesz mówić, że złe dziewczyny tam są. Właśnie możesz mówić do ciebie, właśnie możesz mówić na siebie, ale nie do mnie, oczym się ode mnie. Ty skurwiel złamany psie. Dobrze, zobaczymy się w sądzie. I sąd podejmuje takie decyzje. Na twojego dzieniecowego policjanta. Oni nigdy nie przestaną marzyć o twoich zasranych karierze. I słuchajcie, powiem wam tak. Mam to w dupie. Ty i twoje zasady możesz podpalić i możesz pochować tu mnie. Przestańcie do mnie oczerniać. Mówię wam do wszystkich, że ja jestem kamerzysta, jestem dziennikarzem, a ja, że jestem słabym dziennikarzem, oczywiście. To wy jesteście, kurwa, słaby. I tyle gadni, kurwa. Matura, do roboty się dobrać, a nie oczerniać do mnie, żeby pisać do mnie komentarze. Wstyd na was, wstyd! I powiem wam, moi drodzy, to wszystko nie może zakończyć, bo Kevin Walczak to jest ostatni gnój Polski, który zalewa Szambo. A Szambo to ty jesteś, kurwa. Tak jak twoje ziemie. Zobacz tutaj walczą. A jak ty jesteś gnojem, to ty jesteś kapusiem. Kapusiem to ty zdechniesz, kurwa, na kapustach i będziesz, kurwa, chciał. Że ja jestem ogrem. Że ja jestem osłem. Ogród to ty jesteś. Ogrze, to ty jesteś, kurwa. I pamiętaj, chuju, raz na zawsze, że się oczepisz ode mnie. To wszystko trolle, hejterzy do mnie piszą. Nie sobie słyszę i cała Polska. Jak to teraz wygląda? Nie sobie się walą, palą i srają. Mogę pluć, mogę krzyczeć, mogę wspaniały być, kurwa, człowiekiem, ale ja nie jestem człowiekiem. Jestem katolik, jestem dziennikarzem, że ja skończyłem studia dziennikarskie, skończyłam szkołę, mam takie świadectwo, które widzieli wszyscy na Facebooku. A ludzie to jest są na gorsze złe. I to tyle na temat. Dziękuję. Do zobaczenia. I proszę was
o jedno. Oczepcie się ode mnie i proszę wypierdalać ode mnie, bo ja kurwa sobie nie życzę. Kevin Walczak, ja mówię do ciebie, odpierdol się ode mnie. Czy ty kurwa nie rozumiesz, że stawiłeś nagranie wywiad z moją matką? Ja nazywam się Mirosław Stabiński, jestem Polak, katolik i dziennikarzy jestem. Pamiętaj, gnoju, trzy zasady, trzy proste niewytłumaczenie. To jest twoje niewybaczalne. Zobaczymy się tobie w sądzie. Jak mnie znędzasz, to tak będzie spieszyć. Kto miecze woluje, o tym miecza ginie. To jest ostatnie godziny śmierci przed sądem. Zmądrzejesz za 80 lat. I będziesz seniorem i zdechniesz. Pamiętaj. Zdechniesz. Jak cała Polska może zdechnąć. To tyle na dzisiaj i proszę jeszcze raz zakomunikować do mnie. Proszę odpierdolić ode mnie, że wy mieszkacie kurwa na bagnie, a wy jesteście tacy popierdolnięty i tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć. Trzymajcie się, dziękuję, do zobaczenia. Masakratorze, jebać ciebie i wszystkich na youtuberów. Możesz tak mówić, ale nie do mnie, tylko do ciebie. Trzymajcie się, cześć.